Witam Państwa w rozmowie tygodnia. Moim gościem jest Cezary Głuch, bardziej znany jako Trader21, właściciel, założyciel bardzo popularnego portalu, kiedyś bloga independenttrader.pl. Jak sama nazwa wskazuje, jesteś niezależnym traderem, osobą, która analizuje rynki i pokazuje nam te analizy od długiego już czasu. No, z 6 lat będzie. Może nie tyle traderem, co bardziej inwestorem. Tak, portal nominowany jest, wspomnijmy, do najlepszego portalu roku 2018 na InvestCavsach, gdzie również będzie można cię spotkać. Będziesz brał udział, jak co roku można powiedzieć, w debatach zarówno surowcowych, jak i o rynkach akcji. No i porozmawiajmy sobie dzisiaj właśnie o tym, co widzisz na rynkach, ale zacznijmy od października 2018 roku. Fed podnosi stopy procentowe, następują spadki na giełdach. Jeżeli możesz nam przedstawić tą sytuację, czym tak naprawdę to wszystko było spowodowane? Znaczy, jeżeli chodzi o to, co się działo, powiedzmy, po podwyżce mniej więcej aż do, nie wiem, do 24 grudnia, to nie uważam, że to było akurat spowodowane tą konkretną podwyżką, dlatego że tych podwyżek było już dużo, dużo więcej. Giełda w Stanach Zjednoczonych była naprawdę skrajnie droga pod każdym względem i historycznie, jeżeli chodzi o długość trwania hossy, CAPE, cena do zysku, cena do wartości księgowej, cena do sprzedaży. I inwestorzy stracili, mam wrażenie, wiarę w możliwość kontynuacji tych wzrostów ze względu na świetną politykę Jeroma Powella, dlatego że Powell jest, można powiedzieć, już teraz był pierwszym od czasu Volckera prezesem Fedu, dla którego nie były ważne rynki finansowe czy wyceny akcji obligacji, tylko realna gospodarka. Takie, co w Stanach Zjednoczonych praktycznie się nie zdarza, prawda? Nie zdarzało się od lat 80. Po raz pierwszy, może inaczej, po raz ostatni, realna gospodarka była ważna dla Volckera. W 80. roku, który, żeby stłumić inflację, podniósł stopy procentowe na chwilę do 20%, powodując z tym jednocześnie krótkotrwałą recesję, ale później udało się sytuację opanować. Natomiast osoby, które piastowały funkcję prezesa Fedu, czy to Greenspan, czy to Bernanke, czy to Yellen, od samego początku pokazały, że dla nich najważniejsze były rynki finansowe. Czyli jeżeli dochodzi do jakichkolwiek spadków, natychmiast obniżamy stopy procentowe, drukujemy po to, żeby ratować naszych niestety, ale mocodawców. Jerome Powell był też pierwszym prezesem Fedu od dłuższego czasu, który był praktykiem, on pochodził z realnego biznesu, wie, na czym polega, od czego zależy realna gospodarka, a nie rynki finansowe, nie jest wykładowcem akademickim w przeciwieństwie do Yellen, do Bernanke i tak dalej. I ja miałem naprawdę duże nadzieje, że on będzie tą ostrą politykę kontynuował dalej. Ale był potężny naciski i ze strony kartelu finansowego, i ze strony Trumpa, który chce mieć wysokie ceny akcji, wysokie ceny domów. W Stanach Zjednoczonych formalnie mówi się, może inaczej, 90% Amerykanów bez wiedzy ekonomicznej uważa, że jak mamy wysokie ceny akcji, wysokie ceny domu, to z gospodarką jest wszystko okej. Lata propagandy zrobiły swoje. W każdym razie Powell podnosił stopy procentowe, żeby doprowadzić do tak zwanej normalizacji. On otwarcie mówił, że metodologia liczenia inflacji CPI nijak ma się do rzeczywistości, ale trzeba chociażby stopy procentowe podnieść w sytuacji, w której, nie wiem, gospodarka nam się jeszcze rozwija, do takiego poziomu chociażby jak oficjalna inflacja. I dążył do tego i miał pewne poparcie pozostałych członków Fedu. Natomiast wystarczyło, żeby po 300% wzrostach na przestrzeni lat 2009-2018 doszło do 20% korekty. To była pierwsza taka korekta na przestrzeni 10 lat. Wcześniej mieliśmy 19,5%, później 15% spadki. Żeby doszło do tych 20%, żeby jego podejście do dalszej polityki zmieniło się diametralnie. On otwarcie powiedział, że już raczej nie będzie podwyżek, być może redukcję bilansu, czyli ściąganie dolarów z rynku, wyprzedawanie aktywów, pośrednio w uproszczeniu, tak można powiedzieć, zostanie ograniczone, nie będzie już 3 czy 4 podwyżek, być może będzie jedna. Już naszym celem nie jest normalizacja polityki. Ale mocno najgorsze, złagodził swoje stanowisko. To nie jest mocno złagodzenie, to jest zwrot o 180 stopni. On w tym momencie, jak dla mnie, stracił totalnie wiarygodność człowieka, któremu powinno zależeć na rzeczywistej ekonomii i gospodarce, przepraszam, i poszedł w kierunku
populizmu. Populizmu, tak, i podtrzymania wysokich cen aktywów finansowych. Czy mu się to uda? Moim zdaniem niekoniecznie, dlatego że z jednej strony mamy formalne przynajmniej zakończenie dodruku w Europie, bo wraz z początkiem tego roku Europejski Bank Centralny miał zastopować QE. Czyli dodruk, za który skupujemy obligacje europejskich bankrutów, trochę obligacji korpo, żeby obniżyć ich rentowność i tak dalej, ale tego nie zrobił. Jak sprawdzaliśmy bilans ostatni raz EBC, to on urósł, mimo że oficjalnie się nie prowadzi do druku. Okay. Jeżeli chodzi o Japonię, bank centralny, który tak naprawdę jest na smyczy globalnego kartelu, dlatego że jeżeli Stany nie drukują, nie drukuje Europa, to Japończycy zawsze wypełniają tą lukę. Dla mnie Japonia jest w ogóle poligonem doświadczalnym. To, co się wprowadzano w Japonii 10-12 lat temu, to jest później implementowane w Europie, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Okej, okay, czy to co teraz dzieje się w Japonii, bo czy uważasz, że to będzie się działo za kilka lat w Stanach Zjednoczonych czy w Europie? Cofnę się trochę w czasie. Formalnie mówi się, że QE, czyli dodruk po to, żeby skupować aktywa i ratować rynki finansowe, zaczął się w 2008 roku. Tak. Jest to nieprawdą. Po raz pierwszy rozpoczęto to w Japonii w 2000. W Japonii też po raz pierwszy obniżono stopy procentowe do zera. I dopiero podczas kolejnego kryzysu zaimplementowano to w Europie, w Szwajcarii, czy w Stanach Zjednoczonych. Czyli teraz powinniśmy obserwować Japonię, jeżeli przyjdzie kryzys, a wiemy, że on kiedyś przyjdzie, to nie ma fizycznej możliwości, żeby... Przy osłabiającej gospodarce to jest tylko kwestia czasu. Żeby nie pojawił się ten kryzys, to powinniśmy obserwować Japonię, co będzie robione właśnie w tej gospodarce i później szykować się na to samo w trakcie kolejnego kryzysu już w Stanach Zjednoczonych i Europie? Ja Japonii to tak naprawdę się przyglądam ostro od 3-4 lat, co tam jest robione. I w dużym skrócie, drukujemy w relacji do wielkości gospodarki dużo więcej niż w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Szwajcarii tylko można do tego porównać. Skupujemy wszystkie obligacje na rynku, na który nie ma chętnych. Obniżamy tym samym rentowność do zera, czyli kraj, który ma dług mniej więcej na poziomie 200-240% PKB, czyli teoretycznie powinien być bankrutem. Tak, no ale większość zadłużenia jest u własnych obywateli. Nie. Większość zadłużenia już jest w banku centralnym. Okay. Bank centralny zniszczył całkowicie rynek długu. Dzisiaj bank centralny posiada około 50% wszystkich obligacji rządowych Japonii. Bank centralny Japonii. Bank centralny Czyli tak Japonii. Naprawdę Japonia zadłuża się u siebie samej. Dokładnie tak. Okay. Tylko, że jest to proces kontrolowany. Gdyby to robił kraj, powiedzmy, emerging market, to natychmiast inwestorzy by z niego uciekli, agencje ratingowe obniżyłyby ocenę kredytową o kilka poziomów i mielibyśmy do czynienia z hiperinflacją. Natomiast jest to polityka koordynowana na poziomie BIS-u, Banku Rozrachunków Międzynarodowych, więc tej ucieczki kapitału nie ma, bo formalnie wszystko jest ok. W Japonii bank centralny dodrukowywał przez ostatnie kilka lat ogromną ilość jenów, za co skupował dług rządowy oraz wszystkie możliwe aktywa. O ile się nie mylę, to około 75-80% wszystkich ETF-ów jest dzisiaj w posiadaniu Banku Centralnego Japonii. Czyli poprzez ETF-y Bank Centralny Japonii podtrzymywał wysokie ceny akcji na świecie, dlatego że jeżeli mamy kupca z nieograniczonym budżetem, który skupuje ETF-y, czyli tak naprawdę pośrednio akcje, no to mamy akcje w Japonii utrzymywane na w miarę wysokich poziomach. Ktoś je skupuje, ale ktoś te akcje musi sprzedawać. Więc fundusze inwestycyjne, które siedziały wcześniej w Japonii, pozbyły się części aktywów i przeniosły ten kapitał w inne miejsce, częściowo do Europy, częściowo do Stanów Zjednoczonych. Tym samym podtrzymując wysokie ceny akcji na świecie. Bank Centralny Japonii także skupuje ogromną ilość nieruchomości poprzez rejty. Czyli nie inwestuje w nieruchomości bezpośrednio, ale skupuje udziały w rejtach, podtrzymując też wysokie ceny nieruchomości. Zmierzam do tego, że Japonia staje się zakładnikiem swojego największego wierzyciela, czyli banku centralnego. I moim zdaniem jest to polityka, która zostanie wprowadzona po kolejnym kryzysie. Na świecie. Na świecie. W Stanach Zjednoczonych podnosiliśmy stopy procentowe kilkakrotnie. Czy dojdzie za kilka tygodni do spadków, czy nie, pogłębiających to, co było pod koniec roku? Tego nikt tak naprawdę nie wie, ale moim zdaniem
zostaną one dopuszczone, dlatego że jeżeli ludzie się odpowiednio mocno wystraszy spadkami, to ludzie zaakceptują każdą formę interwencji banku centralnego, czy ludzi, którzy kontrolują system finansowy, nieważne, czy to jest Bank Światowy, MFW, czy BIS i tak dalej. Więc pierwszym krokiem będzie uruchomienie znowu QE na skalę globalną, bo nie ma innego, są dwa wyjścia. W takiej sytuacji, jak jesteśmy dzisiaj z długiem globalnym, przekraczającym w zależności od metodologii liczenia, czy włączamy dług sektora finansowego, czy nie, niech to będzie powiedzmy 300% czy 320% PKB. Mowa o długu rządowym, osobistym oraz korporacyjnym. Nigdy w historii ten dług nie był na takim poziomie. I żeby go zniwelować do poziomów normalnych, powiedzmy 100-150% PKB, są dwa wyjścia. Albo metoda deflacyjna, czyli pozwolenie, aby odsetki od długu rosły. W tym momencie mamy masowe bankructwa, odpisy długu, wartość zadłużenia spada. Jest to metoda nigdy nie preferowana przez rządy, dlatego że jeżeli pozwalasz na jakieś bankructwo, to później mamy reakcję łańcuchową. Jeżeli jakiś bank pójdzie z torbami, to ludzie wyjdą na ulicę. No właśnie. I tłum jest bardzo ciężko czasami kontrolować. W związku z czym metodą preferowaną jest uruchomienie do druku, wpompowywanie do gospodarki coraz więcej kapitału. Nie mówię tu o typowym quantitative easing, który został wykorzystany do pompowania aktywów, cen aktywów finansowych, tylko pompowania tych pieniędzy do gospodarki. W Stanach Zjednoczonych odbywa się to poprzez finansowanie deficytu. Czyli z podatku zbieramy tyle, wydajemy realnie tyle. Różnica to jest nasz deficyt. Różnica jest naszym deficytem. Dodrukowujemy odpowiednią ilość dolarów, wpompowujemy to do gospodarki, wywołując coraz to wyższą inflację. Jednocześnie manipulując wskaźnikami, twierdzimy, że inflacja jest niska i jest wszystko ok. Ale jeżeli mamy przykładowo 8-9% inflację, a odsetki od długu w efekcie sztucznego zaniżania mamy na poziomie 3%. To schodzimy cały czas. Dokładnie, dług nam się dewaluuje i spadamy. Ale to chyba taka sytuacja jest teraz, bo inflacja, weźmy pod uwagę nawet rynek polski. Inflacja podawana jest na dość niskim poziomie, natomiast jak patrzymy realnie na wartość nabywczą pieniądza, mierzoną choćby jakimś koszykiem zakupowym, to ona drastycznie się zmniejsza, czyli ta realna inflacja jest no na poziomie przynajmniej pewnie kilkunastu procent, prawda? Tak, no mi jest ciężko się odnieść, bo ja od wielu lat nie mieszkam w Polsce, więc nie wiem, o ile tu ceny rosną. No to powiedz, jak jest w Hiszpanii. Zdecydowanie wyższa. W Hiszpanii mówi się o inflacji na poziomie 1 czy 2%, natomiast jeżeli zobaczysz, o ile rosły w ostatnim czasie ceny produktów, na które najczęściej wydajemy pieniądze, to są to poziomy dużo, dużo wyższe. I tu możemy na przykład Chaput Indeks wywołać ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze raz, jaki to jest? Chaput Indeks. Chaput Indeks. Tak. Pewna organizacja wybrała 500 produktów, na które najczęściej Amerykanie wydają pieniądze. I sprawdzili, jak zmieniają się ich ceny we wszystkich Stanach. Czasami się ceny nie zmieniają, ale jeżeli producent zmniejszy opakowanie, na przykład z kilograma do 900 gramów, oznacza to jednocześnie wzrost ceny. O 10%, jeżeli nie zmieni ceny tego opakowania. Tak jest. Więc Chaput Index to od lat mierzy. No i mniej więcej średnią inflację mamy na poziomie od 8 do 10,5% w zależności od stanu. W Stanach Zjednoczonych. Tak. Mówię o produktach, które najczęściej... A podawana przez instytucje rządowe inflacja? Pamiętasz, na jakim poziomie jest? Nie wiem, bo nie przywiązuję do tego uwagi. Okay. Myślę, ale, na pewno jest dużo, tak, dużo niższa niż ta realna. Tak. Nie podaję na przykład inflacji, na której bazuje John Williams, jak się nazywa, Shadow Stats, dlatego że jego metodologię liczenia wielokrotnie dyskredytowano, w związku z czym do tego się nie odnoszę. Natomiast Chaput Indeks po prostu podaje zmiany cen produktów, które potwierdza dokładnie to samo, co powiedziałeś. W Polsce nie mamy czegoś takiego, tak? Nigdzie niestety nie mamy. Może powinniśmy coś takiego w ogóle stworzyć, czy wy jako independent trader moglibyście coś takiego stworzyć? Myśleliśmy kiedyś o tym, ale wymaga to zbyt wiele pracy.
500 produktów, wybranie tak. ich i na przykład mierzenie tego rok do roku? Tak. Będzie za dużo, okej. Okay. Jest kupa pracy, odpuściliśmy. Był pomysł ze 3-4 lata temu. No to by było naprawdę ciekawe, bo byłoby to, myślę, że też mogłoby się to przebić do mainstreamowych mediów. Tylko z drugiej strony zainteresowanie rządu mogłoby odbić się na tym negatywnie, prawda? No. Ktoś okay. mógłby próbować uprzykrzać. No zostawiamy zostawiamy to Amerykanom, niech oni tak. sobie liczą. Zostawmy inflację, a wróćmy może do tego października i spadków na giełdach, bo powiedziałeś o polityce Fedu, że była ona skierowana na realną gospodarkę. Tutaj wkraczamy trochę w spiskową teorię dziejów. Czy myślisz, że się potwierdzają? No właśnie, czy myślisz, że te spadki były trochę spowodowane pod to, żeby właśnie polityka Fedu została zmieniona? Kilka miesięcy temu napisaliśmy artykuł, jak będzie przebiegał kolejny kryzys. Mhm. W dużym skrócie, podnosimy stopy, mhm. pozwalamy na spadki, pozwalamy na pogłębienie ich, nakręcamy panikę i wszędzie słyszymy, że trzeba teraz zastosować środki, które wcześniej nie były stosowane. Mhm. Czyli obniżamy stopy procentowe poniżej zera, wprowadzamy ban na gotówkę. No to by była tragedia. 3 dni temu ktoś w Fedzie chlapnął, chyba przypuszczam, przypadkiem, mhm. że w trakcie kolejnego kryzysu najprawdopodobniej zastosujemy środki, które nie były wcześniej stosowane, bo uznaliśmy je za zbyt drastyczne. Mhm. I gotówka, no bo gotówka tak. to tak naprawdę ostatnia forma jakiejś wolności. Anonimowości, tak. Ale nie kryptowaluty tak naprawdę, bo tylko gotówka. Tylko gotówka, bo kryptowaluty nie spełniają jeszcze swojej funkcji płatniczej. Mhm. O kryptowalutach też porozmawiamy, ale wróćmy. Także moim zdaniem będą 3 odsłony. Spadki, mhm. panika, nastraszenie ludzi, konieczność zastosowania tych niestandardowych metod, żeby ratować gospodarkę. Mhm. To jest jedna wielka bzdura, to jest ratowanie dłużników, którzy są, a w zasadzie ich wierzycieli, mm-hmm. czyli sektora finansowego. Tak. Z ratowaniem realnej gospodarki kompletnie to nie ma nic wspólnego. Obniżenie stóp procentowych i ban na gotówkę, bo jeżeli nie zablokujesz możliwości wypłat z banków, mm-hmm. to ludzie, którzy będą musieli bankom płacić w otoczeniu negatywnych stóp procentowych za przetrzymanie w bankach gotówki, po prostu to wypłacą. Tak. Ale jeżeli wprowadzisz ban albo jakieś bardzo potężne ograniczenia, jak obecnie są w Hiszpanii, ja mam problem, żeby wypłacić z banku 1000 euro, czy wpłacić, muszę deklarować, skąd są te pieniądze. Tak, także... Czyli to już się dzieje tak naprawdę. To już się dzieje. Ja nie mogę do banku wpłacić w ciągu jednego dnia więcej niż 1000 euro. Żeby zasilić konto, muszę wpłacić pieniądze w innym kraju mhm. i przesłać je. Jeżeli one są w systemie bankowym, to jest okej. No ale chyba akurat wpłaty gotówki powinni brać z chęcią. Wypłaty gotówki powinny być ograniczone. Jest ograniczone i jedno, i drugie. Chodzi o to, żeby mieć jeszcze większą kontrolę mhm. nad obywatelem i przede wszystkim, żeby wyeliminować bądź ograniczyć do minimum możliwość transakcji gotówkowych. Dlatego, mhm. że jeżeli spojrzymy dzisiaj na to, jak wygląda system bankowy w krajach skandynawskich, gdzie w dużej części wyeliminowano gotówkę, mhm. tam nie ma możliwości ranu na banki. Czyli jeżeli mamy bank, który jest zagrożony bankructwem, ludzie nie rzucą się, nie będą wypłacać z niego pieniędzy. Nieważne, że przez lata prowadził skrajnie chorą, ryzykowną politykę mhm. kredytową i powinien zbankrutować. Mhm. Tak samo ludzie powinni stracić pieniądze po to, żeby nauczyć się samodzielnie myśleć mhm. o tym, gdzie ja te pieniądze lokuję, czy ten bank jest odpowiedni, czy nie. W kraju skandynawskim nie doświadczysz już bankructwa żadnego banku, bo nie ma możliwości wyciągnięcia. No, ale można przelać te pieniądze, tak? Z jednego konta na drugie, natomiast to jest tak naprawdę zmiana cyferek, tak? To jest zmiana cyferek i pieniądze ciągle pozostają w systemie bankowym. Mhm. Jest to dużo trudniejsze wtedy. To jest bardzo ciekawe, tylko czy to jest w ogóle legalne? Czy legalnym jest zabranianie obywatelowi posiadania gotówki, wypłacania więcej niż 1000 euro, wpłacania więcej niż 1000 euro? Legalne jest to, co zostało ustanowione w normach prawnych. Mhm. Czy to jest moralne, czy to jest dobre dla obywatela? Na pewno nie. Nie ma żadnych protestów, to wszystko przechodzi tak sobie bokiem i po prostu ludzie patrzą, a okej. Okay. Ważniejsze jeszcze, Real wygrał z Barsą. Okej. Okay. Zawsze mamy ten temat zastępczy. W każdym kraju mm-hmm. jakiś temat zastępczy działa bardzo dobrze.
Czyli ludzie w Polsce wychodzili na ulicę protestować przeciwko zmianom w Trybunale Konstytucyjnym, nie mając zielonego pojęcia, jak on funkcjonuje, a nikt się nie ruszył, kiedy rząd ukradł ile? 200? 250 miliardów złotych z OFE? No cóż, ale 500 plus jest. Także, właśnie. Mamy socjalizm, mamy tematy zastępcze. Tak. I wszystko się kręci, póki co. Może zostawmy tematy polityczne w ogóle z boku, ale rysujesz tak naprawdę scenariusz kryzysu. Znany jesteś z tego też, że jesteś troszeczkę czarnowidzem i dużo mówisz o kryzysach, tak? Głównie mówisz o kryzysach, ale tak naprawdę również większość twojego portfela jest nastawiona jednak na wzrosty. Oczywiście. Mi się przypisuje łatkę takiego skrajnego pesymisty. Mhm. Być może dlatego, że publicznie się wypowiadam od 3 czy 4 lat. Jakbyśmy cofnęli się w czasie i zobaczyli, jakie wyceny były 3 czy 4 lata temu w Stanach Zjednoczonych, to były to poziomy wyższe niż w 2007 roku. Trochę niższe niż w 2000, kiedy mieliśmy podobnie napompowaną giełdę w Stanach Zjednoczonych. Więc to nie jest pesymizm, to jest realizm i ostrożność. Dlatego, że te wzrosty tylko w Stanach Zjednoczonych, które co prawda odpowiadają za 50% kapitalizacji wszystkich giełd, były wywołane nie tyle wzrostem gospodarczym i cudowną sytuacją na świecie, co darmowym kredytem, który się skończył, oraz dodrukiem, najpierw przez Fed, a później uzupełnianym przez Bank Japonii, czy przez jakiś czas przez Europejski Bank Centralny, poprzez bezpośrednie zakupy akcji Szwajcarskiego Banku Centralnego. Przecież Szwajcarski Bank Centralny kilka tygodni temu się przyznał, że utopili kilkadziesiąt miliardów franków, lokując dodrukowane pieniądze w największych spółkach z New York Stock Exchange. Okej. Okay. Czyli już wiemy, skąd te wzrosty. Tak, także te wzrosty, buybacki za to odpowiadają. Czyli spółki skupują akcje własne celem ich umorzenia, dlatego że w Stanach Zjednoczonych mamy preferencje podatkowe, może inaczej. Jeżeli posiadasz akcje, a zazwyczaj kierownictwa spółek posiadają mnóstwo akcji ze względu na sposób ich wynagradzania. Tak. Małe wynagrodzenie stałe i ogromne bonusy w zależności od ceny akcji. Masz, jeżeli ceny akcji twojej spółki, które posiadasz, rosną, płacisz dużo mniejsze podatki, niż gdyby spółka wypłaciła ci zysk w postaci dywidendy. W związku z czym nie opłaca się z punktu widzenia udziałowców wypłacać, otrzymywać dywidendę. Więc spółki przeprowadzają skup akcji własnych, czyli skupują akcje, podbijając ich cenę, a nie wypłacają dywidendy. I to był kolejny czynnik, który podbijał wyceny. Także ja jestem ostrożny w inwestowaniu. Tak jak powiedziałeś, ja mam dużo większą ekspozycję long na wzrosty niż short. Ja obecnie przy tych bardzo wysokich poziomach optymizmu, jakie mamy obecnie, bo mamy ponad 80% optymistów, jeżeli chodzi o S&P. No to jest już bardzo dużo. To jest bardzo wysoko. Jednocześnie mamy taki sam poziom dla złota i jeszcze wyższy dla ropy. To są poziomy, które ostatni w trzech nieskorelowanych ze sobą aktywach mieliśmy 40 kilka lat temu. I co się stało te 40 kilka lat temu, jak mieliśmy? Za każdym razem, jak mamy tak wysoki poziom optymizmu, może inaczej, w zdecydowanej większości czasu, przy tak wysokim poziomie optymizmu dochodziło do spadków. Z czego to wynika? Jeżeli wszyscy z nas, nie wiem, jest nas powiedzmy 5 w tym pokoju. Tak. Czterech z nas, czyli 80%, jest nastawionych optymistycznie do jakiegoś aktywa, to my już jesteśmy na tym rynku. Oczywiście, czyli możemy to sprzedać tylko temu jednemu, który jeszcze nie jest na tym rynku. Dokładnie, czterech sprzedających na jednego kupującego, w związku z czym za każdym razem, przepraszam, w większości przypadków, przy tak wysokich poziomach optymizmu dochodziło do spadków. Także mimo tego wysokiego poziomu optymizmu ja mam powiedzmy, nie wiem, 16-18% kapitału po stronie short. Ja mam też długie pozycje, bo biorę pod uwagę, że banki centralne wystraszyły się na tyle mocno, mogło być kilka trupów w szafie, myślę, że powiązanych z długiem korporacyjnym, o którym nie wiemy, że nie pozwolą na jakieś większe spadki, na pogłębienie tego, bo jeżeli dochodzi do paniki, to kapitał dużo szybciej ucieka z rynku obligacji korporacyjnych niż z rynku akcji.
W związku z czym dopuszczam też możliwość, że to pompowanie cen akcji już się zaczęło i będziemy mieli taką huśtawkę jak przez dekadę lat 70., kiedy mieliśmy na początku dekady, w 70. roku bądź 68. skrajnie przewartościowaną giełdę w Stanach Zjednoczonych w ujęciu nominalnym, skrajnie przewartościowaną w porównaniu do innych rynków rozwiniętych, czy Europa, Japonia, Kanada, Australia, bardzo przewartościowaną względem emerging markets i tanie surowce. I dzisiaj mamy bardzo podobną sytuację. Jak długo ta sytuacja się utrzymywała? Przez dekadę. Przez dekadę. Rosły ceny bardzo silnie metali szlachetnych, bardzo silnie surowców, akcji typu value, czyli związanych z realną ekonomią, podczas gdy średnia dla rynków w Stanach Zjednoczonych przez 13 lat, to był rok 68 do 81, wyszła na zero. To był góra-dół. Czyli taki jeden wielki boczniak z wzrostami i spadkami. W ujęciu nominalnym, bo jednocześnie mieliśmy wysoką inflację. Czyli tak naprawdę wszyscy stracili, którzy mieli... Którzy siedzieli na rynku akcji, w ujęciu realnym stracili 72%, pomniejszono o jakąś dywidendę, która w tym czasie była czyli wypłacana. Czyli myślisz, że to może być analogiczna sytuacja teraz na rynku w Stanach Zjednoczonych? Myślę, że mamy bardzo wiele podobieństw, a ja staram się patrzeć i szukać analogii. I dzisiaj analogii do tej dekady lat 70. jest naprawdę ogrom. Czyli wniosek jest taki, że prawdopodobnie powinniśmy trzymać się z daleka na tą chwilę od rynku amerykańskiego w ujęciu całościowym. W takim razie, gdzie widzisz jakiś potencjał do wzrostów? Nie powiedziałbym w całościowym, dlatego że rynek w Stanach Zjednoczonych, on jest skrajnie drogi jako całość, ale mamy też do czynienia z rekordowym rozwarstwieniem spółek typu growth i value. Tak woli wyjaśnienia. Spółki growth, czyli spółki prowzrostowe, to jest Netflix, Tesla, nowa technologia, wprowadzamy coś nowego. Inwestorzy zakładają, że spółka zdobędzie ogromny udział w rynku na przestrzeni kolejnej dekady, w związku z czym żadne skrajnie wysokie ceny nie są za wysokie, dokładnie. Dla odmiany spółki typu value, to jest powiedzmy IBM, Coca-Cola, ExxonMobil, Gazprom, spółki, które produkują realne dobra, które nie są drogie, dlatego że inwestorzy wiedzą, że spółki tego typu są na tyle duże, że one nie mogą się rozwijać w tempie 30% rocznie, 3 to jest górna granica. One dzielą się z inwestorami dywidendą i dzisiaj mamy tak silne rozwarstwienie pomiędzy spółkami prowzrostowymi a spółkami typu value, jak w 2000 roku, kiedy doszło do spadków na Nasdaqu. Nasdaq ostatecznie spadał przez 3 lata, tracąc ponad 80%. Wiele spółek zbankrutowało, wyleciało, to pomimo o nich. Natomiast przez te 3 lata Bessy, 2000-2003, spółki typu value potrafiły w niektórych okresach rosnąć o 50%. Czyli tu powinniśmy szukać niedowartościowanych, jeżeli chcemy w ogóle mieć ekspozycję na rynek amerykański, powinniśmy szukać niedowartościowanych spółek typu value, bądź skupić się po prostu na ETF-ach, na spółki po prostu typu value. A mamy takie ETF-y na takie spółki? Tak, w Stanach jest mnóstwo ETF-ów. Są ETF-y na spółki typu growth, value, spółki płacące wysoką dywidendę. Natomiast musimy unikać tych najbardziej modnych sektorów oraz rejtów, bo nieruchomości w Stanach Zjednoczonych mamy także skrajnie przewartościowane. Ale to tak naprawdę od razu przychodzi mi na myśl bardzo prosta strategia, czyli typowy hedge z longiem właśnie na spółki value, a z shortem na growth. Na growth, tak, oczywiście. Tylko tu trzeba było się jakoś zalewarować, bo ta różnica nie będzie zbyt duża. W przypadku powiedzmy HOSE, bo jeżeli będzie dodruk, to on podniesie wszystko. Spółki typu value powiedzmy pójdą do góry, nie wiem, 20, 30, 40% w zależności od jakiej perspektywy czasowej. Ale spółki growth mogą... Mogą stać w miejscu po prostu. To i tak hedge powinien zarabiać, prawda? Tak. Ja na przykład shortowałem przez jakiś czas Russella 2000, czyli małe spółki w Stanach Zjednoczonych. I przez jakiś czas straciłem na tym. One rosły systematycznie. Czyli gridowałeś. Jak to teraz jest modne na polskiej scenie traderskiej. Nie odnoszę się do stwierdzeń, których znaczenia nie znam. W każdym razie, kiedy doszło do tych spadków w październiku, S&P spadł o 20%, Russell ponad 28%. W ciągu raptem półtorej miesiąca.
w ciągu półtorej miesiąca wymazał wszystkie wzrosty chyba z ostatnich 2 lat. Nasdaq równie silnie walnął. Mhm. Więc te spółki, które są najsilniej przewartościowane, od nich zazwyczaj kapitał ucieka najszybciej, dlatego że one są silnie przewartościowane, dlatego że tam siedzi ulica. Mhm. A ulica podejmuje decyzje na bazie emocji. Okej. Pytałeś jeszcze, gdzie się... No właśnie, właśnie. Poza tymi spółkami typu value. Ja mam na przykład ekspozycję ciągle i będę ją miał na najtańsze rynki akcji, wśród których dzisiaj jest Rosja, jest Nigeria, jest Turcja. Polska. Jest Polska także, o której wcześniej rozmawialiśmy. W Polsce nie jestem ze względu na wzrost właśnie populizmu, mimo że Polskę zaliczam do 10 najtańszych rynków. Ja na rynek polski myślę, że wrócę po tym, jak jeżeli doświadczymy jakichś większych spadków. Rynkiem, który rozpatruję jeszcze nad zwiększeniem bardziej ekspozycji, to jest rynek rosyjski, ale małe spółki. Ja miałem na Rosję ekspozycję kiedyś poprzez RSX, później poprzez ERUS. Podobno jestem skrajnym pesymizmem. Ale cały czas masz longi. Tak, dlatego że jeżeli mam aktywo skrajnie niedowartościowane, które jednocześnie mi płaci 5 czy 6% dywidendy, to bym kupił. Tak? Gazprom na przykład tyle wypłaca, mimo że rośnie od stycznia 2016 roku z kilkadziesiąt procent i w każdym roku płaci 5 czy 6% dywidendy. Norilsk Nickel, Sberbank, który teraz analizujemy, ma wskaźniki cena do zysku 4. Bank. Wskaźnik do zysku 4? Tak. I wypłaca pewnie dywidendę. Około 7%. No, ale to jedyne bank, ryzyko... który już wszystko, co najgorsze mogło być, przeżył. A ryzyko kursu rubla? Nie ma dużego znaczenia, dlatego że rubel jest jedną z bardziej niedowartościowanych walut, dlatego że mamy ciągle sankcje. I duże międzynarodowe fundusze nie mogą w Rosji inwestować, bo dostaną po łapkach na innym rynku. Okay. W związku z czym, jeżeli kapitał będzie w którąś stronę migrował, to do Rosji, tak jak było w cyklu 2003-2007, kiedy kapitał przenosił się silnie na rynki emerging markets, windując i wyceny, i waluty tychże krajów. W każdym razie zacząłem mówić o ETF-ie RSXJ, czyli małe spółki rosyjskie, na które nie miałem ekspozycji nigdy. W 2016 roku się nie załapałem. RSX, duże spółki, pamiętam, wtedy urosły 60%, podczas gdy małe ponad 120%. Okay. Później się sytuacja pogorszyła i notowania małych spółek, czyli średnia kapitalizacja to jest miliard dolarów, notowały wyjątkowo silne spadki przez 2018 rok. Teraz sytuacja się odwróciła. Już są wzrosty? Tak. I dla całego rynku, pierwsza się spotkałem z taką sytuacją, mamy cenę do zysku 4,5. No to powiem szczerze, że jest nie to niesamowicie, niesamowicie ciekawe. A jak w takim razie, jak otworzyć pozycję na tym rynku? Małe spółki, musisz mieć brokera, który daje ci dostęp do rynku amerykańskiego przez MiFID. Wszystkie te ETF-y są zblokowane dla większości inwestorów. Ja inwestuję przez kilku brokerów. No, możesz na przykład z małym portfelem poprzez DIF, poprzez brokera DIF nabyć ekspozycję. Dla dużych graczy zostaje jeszcze Saxo. Saxo też ma takie. Tak, jeżeli masz więcej niż pół miliona dolarów na koncie, bądź jesteś inwestorem profesjonalnym. Okej, czyli więcej niż pół miliona dolarów na koncie, żeby móc otwierać... pozycję w Stanach, bądź w DIF z jakimś tam małym limitem. Okej. Ale to co, możemy ETF-a po prostu kupić na małe spółki rosyjskie? Tak, RSXJ. Jest to jedyny znany mi ETF na małe... Aż sobie zapiszę, przepraszam. Na małe spółki rosyjskie. S... RSXJ. XJ. Dobra, zapisane. To jest jeden. Zastanawiam się też, nie pamiętam ticker. GVAL. GVAL to jest kolejny ticker ETF. On ma dużo, dużo mniejszą kapitalizację niż rosyjskie. To są spółki dywidendowe, głównie z krajów emerging markets, płacące 7% dywidendy z ceną do zysku na poziomie 6,5%. A ETF jak jest zbudowany? Z reinwestowaniem środków z dywidend czy wypłaca? Nie, on wypłaca. Wypłaca, okej. Czyli masz tanie aktywo, głównie skupiające akcje w krajach rozwijających się, do których w kolejnym cyklu będzie płynął kapitał, dlatego że on się przemieszcza. Okay. Lata 95-2000 do Stanów, później 2003-2007
7 Emerging Markets. Kolejny cykl Stany. Teraz ewidentnie kapitał migruje do Emerging Markets. Tak, dlatego że mamy bardzo dużą dysproporcję wycenę. Skrajnie drogie Stany. I tanie, bym powiedział. 4,5 średnia cena do zysku. Ja nie spotkałem dla rynku, nigdy wcześniej. To jest po prostu coś niesamowitego. No, oznacza to mniej więcej tyle, że spółki, gdyby dzieliły się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami, to powinny płacić powyżej 20% tak naprawdę dywidendy rocznie. No tak. Więc jest to naprawdę przy tych niskich stopach procentowych jest to niesamowity potencjał. Dokładnie, więc zakładając najczarniejszy scenariusz, no to ile to może polecieć? 10-15%? No tak, to... Jakbym wziął pod uwagę badania Star Capital, świetna strona niemieckojęzyczna, ale mają bardzo duże też opracowanie w języku angielskim, to te najtańsze rynki, nawet w obliczu Bessy, one zazwyczaj spadają w okolicy 6%, podczas gdy te najdroższe w okolicy 40%. No tak, no bo to jest logiczne, no, szczególnie właśnie spółki dywidendowe, bo tutaj tak naprawdę no, giełda to jest takie trochę coś nienamacalnego. Ile może być warta Tesla? $1 bilion? $2 biliony? $10 bilionów? Kto wie, przecież przynoszą straty, w związku z tym możemy ich wycenić na ile tylko chcemy. Natomiast spółki, które realnie dzielą się z nami zyskiem, no mają ograniczone spadki, bo jeżeli nagle ogłoszą dywidendę właśnie w okolicach 20%, no to rynek musi się na nie rzucić, prawda? Dokładnie. Okej, czyli mamy Rosję, która no, wygląda na to, że jest niesamowicie ciekawym rynkiem, natomiast jednak pewnie jakieś zagrożenia... Ale małe spółki, bo duże spółki nie są już tak tanie. Akurat na to mam ekspozycję, mam też osobną na Gazprom, jeżeli mówimy o Rosji. Pewnie będę miał zaraz na Sberbank. Natomiast no, są też inne rynki. Nigeria ostatnio bardzo silnie oberwała. Teraz były wybory w tym kraju, które wygrał w miarę sensowny człowiek i wygląda na to, że te kilka kiepskich miesięcy dla Nigerii się odwrócą. Okej, czyli mieliśmy tam duże spadki? 20%? 20% spadków, a giełda, no bo Nigeria to myślę, że to jest już w ogóle bardzo egzotyczny rynek. Nie, to jest największy kraj. Dla nas, dla nas mówię, dla nas Polaków. Oczywiście jest to kraj z bardzo dużą ilością ludności, dlatego że tam jest chyba... 180 milionów. Okej, 180 milionów. Ogromne dochody z eksportu ropy. Czy no niebezpieczny na razie kraj, dlatego że jak mieliśmy, cała Afryka. No jak cała Afryka, mieliśmy też, gościłem w studiu Tomka Wiśniewskiego, głównego analityka Alpari, który prowadzi szkolenia czasami w Nigerii, opowiadał, że no, nie jest to zbyt... Ja bym się tam w życiu nie przeprowadził. Oczywiście, ale ja pamiętam właśnie. Pierwszy raz sytuację, kiedy inwestowałem w Nigerii. Zainteresowałem się tym rynkiem. Jeden z czytelników mi podrzucił, zerknij, co się dzieje w Nigerii. Przejrzałem. Nigeria straciła 75% ETF na Nigerię, przepraszam, w ujęciu dolarowym w półtorej roku. Nieźle. Nieźle. Świetnie. Potencjał, jak kiedyś analizowaliśmy do spadków ETF-ów krajowych, zazwyczaj kończy się na 80%. Okej, czyli ten zysk do ryzyka był tam naprawdę bardzo w kolejnym dobry. Roku Nigeria podrożała, nie wiem, 50%, 60%. Ja lubię tak skrajnie zdołowane aktywa. ETF-y na przykład sektorowe, jak masz, załóżmy mamy, nie wiem, spółki uranowe, spółki wydobywające metale ziem rzadkich, spółki wydobywające złoto bądź srebro, zazwyczaj potrafią potracić w kilka lat 90%. I tak się stało w przypadku URA, w przypadku Remixu, w przypadku GDXJ. Mówimy cały czas o spółkach nigeryjskich. Nie, mówimy teraz o spółkach surowcowych. Pomiędzy 2011 rokiem, kiedy ostatni raz mieliśmy drogie surowce, a dnem bez styczeń 2016, każdy z nich potracił 90%. Natomiast ETF... Sporo. Tak. Jak ktoś tym siedział, no to miał problem. No. Natomiast ETF-y na poszczególne kraje zazwyczaj kończą spadki ze skrajnego poziomu optymizmu do skrajnego pesymizmu w okolicy 80. 85 to już jest maks, związane zazwyczaj z wojną domową. Okej, czyli tak naprawdę jeżeli coś spada powyżej 75%, to już masz bardzo ograniczony potencjał do spadku. No oczywiście musimy spojrzeć, co się dzieje też w państwie, no bo tak jak mówisz, wojna domowa czy coś, no to to może doprowadzić do jeszcze większych spadków. Ale zazwyczaj, jeżeli dochodzi do takich spadków, to masz w przypadku Nigerii skrajnie niskie ceny ropy oraz wojnę domową.
Okej, okay, no to powiedz jeszcze coś o Nigerii. Czy uważasz, tak. Czy uważasz Nigerię cały czas za okazję inwestycyjną? Jeżeli tak, to w jaki sposób znowu technicznie ETF, mieć jakąś... NGE notowane na giełdzie znowu w Nowym Jorku. Okej, okay, czyli to są wszystko ETF-y notowane w USA. Tak, ja nie chcę funduszy aktywnie zarządzanych, dlatego że długoletnie badania pokazały, że 75% funduszy aktywnie zarządzanych wypada gorzej niż rynek. Okej. Okay. 7 wypada lepiej i to zazwyczaj tylko w krótkim czasie. Kilkanaście procent daje ten sam rezultat, więc jeżeli mam fundusz aktywnie zarządzany, 7% szans na pobicie rynku i 75% przeciwko, to jest czymś naturalnym, że tak, do inwestycji wybieram tani ETF. Oczywiście. ETF-y też mają koszty zarządzania na poziomie, nie wiem, 0,2% do powiedzmy 0,6%. Okej. Okay. Mhm. Akceptowalne. Dobrze, czyli Nigeria cały czas? Nigerię cały czas trzymam. Pozbyłem się tylko z tych rynków na stracie na pewno Pakistanu, który też był tani, natomiast Pakistan pozbył się praktycznie całkowicie rezerw walutowych kilka miesięcy temu i bałem się, że w obliczu zaognienia konfliktu na linii Indie-Pakistan, co teraz się dzieje... Dzieje się, tak. Bo ostatnio dwa myśliwce zostały zestrzelone, tak, indyjskie. Tak. Odwet za działania Pakistańczyków na terenie Indii. Oni się tłuką od 30 lat, ale w ostatnim roku te działania naprawdę przyspieszyły. Pakistanu, mimo że był tani, pozbyłem się, bo uważałem, że w sytuacji, w której kraj już nie ma praktycznie rezerw walutowych, może im się przydarzyć coś podobnego jak na Ukrainie w 2015, kiedy waluta po prostu nagle bardzo, bardzo traciła na wartości. Giełda nie musi w takim otoczeniu tracić. Ale nawet waluta, jeżeli będzie traciła, to nominalnie obrywamy. my będziemy obrywać. I na chyba, że zaczniesz kupować wtedy za pieniądze nieruchomości w Pakistanie. Nie wybieram się. Okej, okay. Nigeria, Pakistan nie. Co jeszcze w takim razie jest w twoim... ETF płacące wysokie dywidendy, nastawione na spółki z Emerging Markets, na przykład ten GVAL, o którym ci wspomniałem. Mówisz tam w okolicach 7% dywidend w skali roku. Tak. I w tym momencie, plus pojedyncze spółki surowcowe, do surowców pewnie za chwilkę przejdziemy sobie, ale duża ostrożność. Ja mam w okolicy chyba 10% ekspozycji teraz tylko na kraje emerging market, może mniej. Okay. Przepraszam, mniej. Też ciężko mi jest do tego powiedzieć tak szczerze, czy mam 10, czy mam 15, czy może mniej. Dlatego, że Gazprom, w którym mam kilka procent kapitału, do czego to zaliczyć? Czy do akcji geograficznych, czy do spółek surowcowych? No tak. Trzy spółki uranowe, które mam. Czy to jest uran na pewno, czy to jest ekspozycja na Kanadę? Spółki wydobywające? Tak, wydobywające uran. Kiedyś miałem ETF URA, który dawał mi szeroką ekspozycję na spółki uranowe, natomiast kompozycja tego ETF-u się zmieniła. Jeżeli coś staje się popularne, to z czasem emitent ma problem, dlatego że jeżeli jesteś na skrajnie zdołowanym rynku, w którym wyceny spadły 90%, a czasami w przypadku małych spółek 95%, jesteś... inwestorem z punktu widzenia ETF-u i masz powiedzmy już 20% akcji tej spółki, to musisz prowadzić ludzi do zarządu, do rady nadzorczej, a to kosztuje. Tak. Więc czasami ETF-y padają ofiarą swojej popularności i muszą szukać innych spółek, żeby kapitał, który płynie do ETF-u, w jakiś sposób dywersyfikować w odpowiednie miejsca. I pewnie te spółki już nie są tak atrakcyjne. Wiele z nich jest, ale ETF dokoptował spółki zajmujące się budową reaktorów, które mają zerową korelację z cenami uranu, która dobiła do dna, odbiła już 40% i wydaje się, że będzie rosnąć, bo jeżeli spojrzymy na kwestię uranu z punktu widzenia takiego fundamentalnego, to tu nie ma innej możliwości niż powrót do produkcji energii uranowej, która nam daje jakieś 10% światowej produkcji energii kontra 2% odnawialne źródła energii. Okay. Albo węgiel, który jednak trochę bardziej truje, albo uran. A wkoło uranu już histeria, która była zapoczątkowana Fukushimą, się kończy. I kraje, które wyłączały reaktory, jak Japonia, Niemcy, wracają znowu z powrotem. Tak. Chiny, Indie, wiele krajów azjatyckich, Brazylia, uruchamiają kolejne nowe bloki, dlatego że nigdy nie przestały, nie zaprzestały produkcji, widząc, że nie ma po prostu alternatywy. Dlatego ja akurat widzę bardzo dobrze perspektywy dla uranu, ale
odpuściliśmy sobie, wyszliśmy z ekspozycji całkowicie w ura, no bo nie chcę mieć ekspozycji na coś, co nie jest związane z cenami uranu. I wprowadziliśmy do portfela z powrotem akcję Cameco Corp i dwóch spółek, które wcześniej nie mieliśmy w portfelu. Natomiast no, nie chcę się też dzielić wszystkimi tickerami. Oczywiście, że tak. Nie, no, bo tak, bo tam już, zaczynają ludzie kupować. Nie? A w tym momencie absolutnie nie powinni, tak jak wspomniałem. Okay. Mamy bardzo wysoki sentyment dla złota, dla akcji ogólnie oraz dla ropy. Jak to wszystko tąpnie, to rykoszetem dostanie się też być może sektorom, które nie mają korelacji. Ale ja na przykład po tych ostatnich wzrostach cen metali szlachetnych odładowałem 50% mojej pozycji w ETF-ie, dających mi ekspozycję na spółki wydobywające złoto. Okej, czyli powinniśmy zaczekać na jakieś spadki przed decyzjami o jakichś zakupach na dłuższy termin? Tu nie ma złotego środka. Dlatego, że na przykład kiedy S&P walnął te 20%, akcje Cameco Corp podrażało 10%. Okej. Okay. Da się. Da się. GDXJ, czyli spółki dające ekspozycję na spółki wydobywające metale szlachetne, też podrożały w tym samym czasie. Natomiast ten rajd ostatni był na tyle duży, że wydaje mi się, że przydałaby się korekta. Druga rzecz, my też często w teamie porównujemy ze sobą różne aktywa, które powinny mieć zbliżoną korelację, a czasami jej nie mają. I jak sprawdziliśmy od 24 grudnia, czyli czasu, kiedy zaczął się ten rajd, złoto pięknie dało zarobić, srebro także, GDXJ jeszcze lepiej, a spółki wydobywające srebro, szczególnie te mniejsze, reprezentowane przez SILJ, kolejny ETF, ci podrzucam. zapisujemy. Wyraźnie drożały dużo, dużo mniej. Dla porównania, między styczniem 2016 roku a lipcem złoto podrożało 20%, srebro powiedzmy 40%, GDXJ 180%, a SILJ, czyli spółki, małe spółki wydobywające srebro, 400%. Okej. Okay. To jest takie srebro naprawdę na dopalaczach. Związane jest to z tym, że jeżeli mamy spółkę, która wydobywa srebro, cena srebra i powiedzmy ma 5% marży przy obecnych cenach, cena srebra rośnie o 10%, to już spółka ma 15% marży, czyli trzykrotnie wyższy zysk brutto. No tak. A jeżeli cena srebra wzrośnie o 100%, no to wtedy już w ogóle jest... Tak. Co ciągle będzie ceną dużo niższą niż w 2011 roku. Okej, bo trochę kończy nam się czas, a jeszcze mieliśmy kilka ciekawych rzeczy poruszyć, między innymi kryptowaluty, ale skrajny pesymizm na złocie. Optymizm, przepraszam bardzo, oczywiście tak, skrajny optymizm, który krótkoterminowo może doprowadzić do spadków. Złoto rozumiem, że jest poza Twoim zainteresowaniem na tą chwilę, jeżeli chodzi o kupowanie. To znaczy ja mam sporo fizycznego złota, mam sporo fizycznego srebra, ale to traktuję to jak... A gdzie masz? A gdzie byś chciał? Nie, no żartuję. W czterech krajach. Okej, okay, czyli srebro niesie ze sobą cały czas większy potencjał wzrostowy niż złoto? Tak. Tyle, że... Kiedy do potężnych wzrostów na srebrze dojdzie, tego nikt nie wie. Moim zdaniem będziemy musieli poczekać na porządny rajd do czasu, kiedy zostaną ponownie obniżone stopy procentowe, pewnie negatywne wprowadzone i uruchomiono zostanie dodruk na 3 zmiany. Okej, okay. A powiedz proszę... Dlatego, że metale szlachetne, one nie są hedżem inflacyjnym, jak się je powszechnie postrzega, są hedżem przeciwko negatywnym stopom, realnym stopom procentowym. Czyli mówiąc prost, jak masz inflację 7-8-10%, a obligacje czy lokaty płacą ci 2%, to realnie tracisz. To realnie tracisz i przenosisz kapitał do aktywów materialnych, jak nieruchomości, jak metale szlachetne. Okej, okay. Wszystko jasne. Powiedzmy jeszcze chwilkę o kryptowalutach, dlatego że kryptowaluty były skrajnie przewartościowane, to w ogóle to, co było tak w 2017 roku, to było wielką bańką, ale teraz zacząłeś kupować Ethereum, tak? Tak. Półtorej, dwa miesiące temu po raz pierwszy kupiłem Ethereum. Tam za mniej jakieś 7% moich wszystkich kapitałów inwestycyjnych. Z dwóch względów. Po pierwsze, lubię aktywa, których cena spada 80-90%. Po drugie, mieliśmy skrajnie negatywny sentyment. Ja pisałem o tym w jakimś artykule, ale
W Stanach powstawały masowo linie wsparcia dla potencjalnych samobójców, którzy potracili kapitał inwestując w krypto, najprawdopodobniej w listopadzie, grudniu 2017 roku, jak to zwykle. No jak to zwykle bywa. Na szczycie bańki. Po trzecie, sporo czasu rozmawiałem z ludźmi, którzy wcześniej inwestowali też w krypto, którzy mieli duże doświadczenie. Dla mnie był to rynek, którego wcześniej nie dotykałem, bo nie miałem czasu się go nauczyć. Ale główna przyczyna, która stoi za moją inwestycją w Ethereum, jest taka, że trzeba rozdzielić kurs kryptowalut czy kryptowaluty od możliwości tokenizacji spółek. Czyli wraz z wprowadzeniem krypto zaczęło się sprzedawanie udziałów w spółce poprzez ICO. Większość z tego to był typowy przekręt. Ludzie, którzy zobaczyli, że na huramani można zarobić kupę pieniędzy, wymyślić najdziwniejszy produkt, usługę, tak, tokenizowali sprzedać ją firmę za 50 milionów dolarów i wszystko na pniu. I chętnie się znajdowali. Jak tak. Przyjrzałem listę 1500 tokenów, wszedłem sobie w okolicy 700 i sprawdzałem, ile potraciły ze szczytu. Zazwyczaj 99,9. To były 99,7, czyli żadna różnica. Okay. Czy straciłeś wszystko, czy prawie wszystko. Tak, może zdecydowanie. Zostało. Tak, natomiast trendem, który się teraz rozwija, jest equity token offering, czyli coś pomiędzy IPO. IPO to jest initial public offering, czyli wprowadzenie spółki na giełdę. To jest i kosztowne, i trudne z punktu widzenia procedury. Natomiast equity token offering jest takim pomostem, który pozwala stokenizować spółkę, czyli jej udziały przenieść do jakby cyberprzestrzeni, tak to nazwijmy, wprowadzić je na kilku równoległych giełdach, nie wiem, w Hongkongu, na Malcie, gdziekolwiek, ale jednocześnie na zasadach, które chronią prawa inwestorów. Okay. I do tokenizacji w mojej ocenie najlepiej nadaje się Ethereum, przez które bardzo łatwo tworzyć smart kontrakty. I stąd twoja inwestycja. Tak. To jest na razie pierwsza pula, jak się sytuacja na dobre odwróci, pewnie przerzucę kolejną część kapitału, natomiast myślę, że ja nigdy nie będę miał w krypto więcej niż 5%. No jest to jednak dość ryzykowne aktywo na tą chwilę. Bardzo Ci dziękuję za wizytę i niezwykle ciekawe tutaj wnioski dotyczące rynków. Mam nadzieję, że to nie jest Twoja ostatnia wizyta. Przypomnijmy, że będzie można się z Tobą spotkać, posłuchać Cię na debatach na InvestCavsach 22 i 23 marca w Krakowie. Także zapraszamy i bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do widzenia.